Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Bądź Obecny. I dzisiaj mam ogromną przyjemność i możliwość porozmawiania z Pauliną Wójcichowską. Jako, że ja nie jestem najlepszy w przedstawianiu, to poproszę mojego gościa, aby Paulina opowiedziała kilka słów o sobie. Dzień dobry. Pierwsza rzecz, o której mogę o sobie powiedzieć, to to, że moim życiem jest taniec i całym życiem. I to taniec, który towarzyszy mi w bardzo różny sposób. Po pierwsze, jestem choreografem i tancerką. Długo pracowałam w profesjonalnym zespole, także tak od strony takiej artystycznej taniec jest ze mną. Również jestem nauczycielem tańca, obecnie również wykładowcą tańca. Uczę tańca zarówno praktycznie, to są na przykład różnorodne techniki taneczne, ale również kompozycji czy choreografii, ale również jestem teoretykiem tańca. Fascynuje mnie choreologia. To jest nauka, która właśnie uczy analizy tańca, też jego historii w pewnym sensie, różnych odkryć, połączenia z różnymi naukami. I tej teorii tańca również uczę, ale też jestem członkiem Polskiego Forum Choreologicznego, gdzie właśnie kultywujemy nasze takie studium tańca z różnych perspektyw. Oprócz tego fascynuje mnie taniec od strony terapeutycznej i dzięki studiom arteterapii zaczęłam łączyć też działania taneczne z plastycznymi, z różną formą wykorzystania tego dla takiego dobrostanu ludzkiego, raczej właśnie od takiej strony rozwojowej, chociaż pracowałam z bardzo różnymi grupami ludzi i te zajęcia taneczne, przede wszystkim rozwijające świadomość ciała, prowadziłam zarówno dla osób starszych, jak i młodszych, jak i osób z pewnymi z alternatywną motoryką, czy z różnymi innymi potrzebami. I jeszcze do tego sama oczywiście kocham tańczyć i jako hobby tańczę między innymi tango argentyńskie, ale to już właśnie trzymam jako hobby i ten taniec w wymiarze społecznym też niebywale mnie cieszy. Także to taniec przede wszystkim właśnie dominuje w moim życiu, ale oprócz tego też dzięki arteterapii zobaczyłam ten potencjał rozwojowy sztuki i staram się właśnie rozwijać takie różne działalności. Czasami prowadzę takie laboratoria rozwijania kreatywności, warsztaty, które rozwijają kreatywność właśnie przy użyciu sztuki. No głównie tańca, ruchu, ale i innych dziedzin też. Także mogę powiedzieć, że to chyba tyle. Jestem instruktorem na przykład Pilates. Bardzo mnie cieszy ucieleśnianie ludzi na powrót, ponieważ ta nasza cywilizacja nas bardzo mocno sprowadza do głowy, do intelektu, do wyobraźni i czasami odlatujemy bardzo daleko od naszego ciała. Stąd też moje zajęcia właśnie mają przede wszystkim nas do tego ciała przywracać. Nazwałam taką swoją formułę I mind the step i właśnie łączy uważność w ciele i ruchu z działaniami praktycznymi, które to w jakiś sposób wzmagają, umacniają. Dziękuję To bardzo. tyle chyba. Wachlarz Twoich zainteresowań jest faktycznie bardzo szeroki i tak jak Tobie wspomniałem wcześniej, jeszcze przed nagraniem, że ciężko wybrać z grupy Twoich zarówno badań, jak i praktycznych działań, żeby Ciebie opisać. Ale myślę, że dziś fajnie byłoby porozmawiać o tym aspekcie terapeutycznym w tańcu, czy poprzez taniec, którym się zajmujesz i, no i o którym na pewno też chciałabyś i czy mogłabyś opowiedzieć. Pytanie, czym jest i co może dać taniec w takim kontekście terapeutycznym?
terapia tańcem opiera się na takim przede wszystkim ważnym spostrzeżeniu, że ciało i umysł pozostają ze sobą w ciągłej interakcji. I dzięki umysłowi możemy do ciała w jakiś sposób dotrzeć, ale dzięki sprzężeniu zwrotnemu poprzez ciało możemy w pewien sposób wpłynąć na umysł, czyli gdzieś tam popracować z pewnymi traumami nawet, ale i problemami, które gdzieś tam siedzą, szczególnie takie, które są werbalnie trudno uchwytne. Dlatego, że taniec jako właśnie ta najbardziej pierwotna sztuka, włączająca jako instrument nasze ciało, ominie wtedy, tak, tą kwestię, przynajmniej na pierwszym etapie, dlatego że gdzieś tam na dalszych etapach pracy terapeutycznej oczywiście werbalizacja jest niezwykle ważna, ponieważ pozwala nam spostrzec i poradzić sobie już w bardzo świadomy sposób z pewnymi sprawami. Ruch odzwierciedla osobowość człowieka. Zatem poprzez jak gdyby obserwacje można zdiagnozować, zaobserwować właśnie wiele rzeczy i może być wyrazem nasz taniec pewnych nieświadomych treści i dzięki temu, że w jakiś sposób umożliwimy sobie ich ekspresję, w tym momencie staną się one uświadomione, czyli gdzieś tam docieramy do jakichś takich pokładów, o których wcześniej może nie wiedzieliśmy, nie spodziewaliśmy się, że są w nas. I ta improwizacja w ruchu i tańcu ma działanie terapeutyczne, chociażby poprzez uwalnianie pewnych napięć czy ekspresję emocji. Właśnie ta ekspresja jest jednym z takich podstawowych czynników terapeutycznych, jeśli chodzi o taniec. Czyli możemy wyrazić siebie, dzięki temu siebie lepiej poznać, ale również możemy poznać innych. To jest integracja, to jest, przepraszam, takie poczucie wspólnoty z innymi. To jest bardzo ważny też kolejny czynnik terapeutyczny. Integracja naszej własnej osoby, czyli właśnie tego ciała, ducha i umysłu, to również osiągamy dzięki tańcowi. No i to, co pewnie jakby każdy poczuje, jak zatańczy, czyli witalizacja, poczucie tego, że jesteśmy żywi, że mamy w sobie energię, aby działać, to bardzo pomaga jakby dla osiągnięcia poczucia sprawczości w świecie, uświadomienia sobie swojej mocy. I muszę powiedzieć, że jak prowadzę zajęcia, takie właśnie bardziej nawet o charakterze rozwojowym, to spostrzegam, że ludzie potrzebują bardzo powrotu do poczucia ciała, właśnie tego pełnego ucieleśnienia. Jakbym miała wskazać na takie trzy rzeczy, które odkrywają na nowo, bo przecież to wszystko z nami jest cały czas dostępne, ponieważ nasze ciało w świecie istnieje i jest tutaj cały czas możemy z nim zadziałać, coś przez nie wyrazić i coś z nim zrobić. Pierwsza rzecz, którą ludzie odkrywają, to jest oddech na nowo, poczucie oddechu. I tego, co ten oddech w naszym ciele powoduje, jakie odczucia, jakie dalej z tym związane skojarzenia. I za tym idą często bardzo poważne odkrycia, bo oddech może być też wyrazem, tutaj przykładowa metafora, wolności, tak, poczucia wolności. I to, czy pozwalamy sobie oddychać, świadczy o tym, jak kontrolujemy albo na ile sobie pozwalamy na to i jak wygląda nasze domniemane, bo oczywiście tutaj wiele rzeczy jest kwestią naszego obrazu w umyśle, domniemane poczucie przestrzeni. I kolejna rzecz z tym związana właśnie,
czyli mamy jakby pierwsza rzecz, którą ludzie odkrywają na nowo, to jest oddech. Druga to jest poczucie własnej przestrzeni, poczucie przestrzeni personalnej, poczucie własnych granic, tego, gdzie te granice są, jak się czują, kiedy próbują te granice poszerzyć, może, jak się czują, kiedy ktoś te granice przekracza. I to przepięknie w tańcu można eksplorować znowu do często bardzo głębokich odkryć i refleksji. I trzecia rzecz, taka ważna bardzo, to jest poczucie ugruntowania. Wielu ludzi ma z tym, zauważyłam, nie tyle, że problem, co zapomina o tym, żeby stać na ziemi i mieć poczucie tego przede wszystkim, że ta ziemia wspiera nas od dołu. I takie poczucie braku korzeni czy braku wsparcia przekłada się oczywiście znowu na funkcjonowanie w świecie. I to, kiedy odkrywamy, że jesteśmy wspierani, że od dołu płynie siła, że my mamy tą moc, żeby tupnąć mocniej, żeby opaść na chwilę na dół i że to tylko nam pozwoli nabrać siły, żeby wybić się potem wyżej, to jest bardzo cenne odkrycie często dla osób. Obserwujemy na przykład jakieś ślady, metaforyczne ślady zostawiamy na ziemi, czy są one głębokie, czy może płytkie i jakie ślady chcielibyśmy zostawiać? Oczywiście to ciągnie za sobą dalsze metafory tego, co naszymi działaniami w świecie zostawiamy i tak dalej. Ale myślę, że właśnie te trzy tematy są super ważne. Oczywiście jest bardzo wiele innych związanych z relacjami również, ale już właśnie te tematy prowadzą nas do relacji, bo człowiek jako istota funkcjonuje przede wszystkim w relacji z innymi i ze światem. Także tak mogę opowiedzieć pokrótce o takich najważniejszych rzeczach, które dla mnie osobiście takie działania o charakterze rozwojowym, trochę terapeutycznym w pracy z ruchem niosą się. Czy to jest związane z jakimś konkretnym nurtem tańca, czy to jest taniec improwizowany? To, o czym opowiedziałaś? W zależności od celu ćwiczenia można stosować jego bardzo różne formy i do takich różnorodnych form zapraszam uczestników warsztatów. Zazwyczaj większość zadań rzeczywiście jest otwarta, improwizowana, ale również są pewne podpowiedzi, bo to jest tak, że ruch jest bardzo szeroki, jeśli chodzi o spektrum wyboru. I jeśli ktoś się od bardzo dawna nie poruszał w sposób wolny, to może przerazić go jakby ta dostępność wielu, wielu form. I może się czuć przytłoczony, wtedy na przykład proponuję konkretną formę, ale znowu na tyle otwartą, żeby każdy mógł się w niej znaleźć, tak? Na przykład takim motywem mógłby być, a teraz ruszają nasze biodra do tańca, prowadzą nas do tańca i czujemy, jak chcą zatańczyć w różnych kierunkach i podążamy za naszymi biodrami. Nasze biodra są teraz wesołe, nasze biodra są teraz ciężkie, tak? I możemy dzięki temu prowadzeniu, wydaje mi się to bardzo prostym motywem do podążania, a zarazem jest to rozpoznanie pewnej części ciała. W tym wypadku, ponieważ nasze biodra to jest nasza miednica, która jest najcięższą kością, tam mamy w okolicy też nasz środek ciężkości, od razu eksperyment z przenoszeniem ciężaru ciała i również troszeczkę przechodzeniem poza naszą linię balansu, linię wertykalną,
czyli mamy tutaj pewien rodzaj przygody włączony, a do tego różnorodną na przykład eksplorację jakości ruchu, z jaką możemy się poruszać, tak? To nadają te emocje pewne, czyli na przykład właśnie wesołe, radosne biodra, niech zatańczą, tak? I jest to forma na tyle zamknięta, że nie, wydaje mi się, że nie przeraża uczestnika, no bo chyba każdy potrafi rozpoznać, gdzie ma biodra i spróbować nimi poruszyć, ale to, jak poruszamy biodrami, jest już w gestii osoby, czyli nie jest to narzucone, nie ma tego stresu, że nie umiem, że nie ogarnę, jak tutaj tego kroku trudnego, tak? Tu nie ma żadnych trudnych kroków, jest wolność, jest radość eksploracji, a przede wszystkim ciekawość. To jest to, do czego zachęcam, zaciekawianie się, co we mnie się budzi w momencie, kiedy tak poruszam biodrami. Jaka emocja? Kiedy moje biodra są ciężkie, jak się z tym czuję? Czy chcę, żeby były takie ciężkie, czy za moment może chciałabym, żeby jednak były lżejsze? Bo w moim życiu ja chcę chodzić z lżejszymi biodrami, prawda? I tutaj wydaje się, że takie banalne, proste ćwiczenie, które zaczyna się od paru ruchów, staje się pretekstem przede wszystkim do zanurzenia wewnątrz siebie i odpowiedzenia sobie na ważne pytania dotyczące osobistych wyborów, jak chcę żyć. Czyli widzimy tutaj taką no, bardzo szybką drogę na bardzo głębokie tereny. To prawda. No i wcześniej wspomniałaś o skumulowanych emocjach w ciele. Gdzie one się mogą kumulować? Właśnie między innymi w miednicy, w karku. To są takie bardzo, bardzo częste miejsca, gdzie kumulujemy emocje, ale nawet w mięśniach żuchwy, tak, ile z nas osób zaciska nieświadomie zęby w trakcie dnia pracy? Teraz, kiedy jesteśmy wystawieni w sumie na bardzo wiele wyzwań, gdzie przyjmujemy często postawę, no tą słynną, czyli walka albo ucieczka, tak? I spinamy nieświadomie właśnie różne części ciała, czasami właśnie zaciskając zęby, chociażby przez znacznie za długi czas, kiedy te mięśnie powinno się tak traktować. Już nie mówiąc o właśnie przygarbianiu się, zamykaniu klatki piersiowej, to jest kolejna rzecz, zamykanie klatki piersiowej, dlatego że jest to nasz naturalny odruch ochrony. To jest też odruch tego, kiedy chcemy się poczuć dobrze. Jeśli przypomnimy sobie, jak wygląda embrion, to jego broda jest przy sercu. Jeśli będziemy się czuć źle, smutno, przytłoczeni, przygnębieni naszym życiem, to nasza broda będzie dążyła do tego komfortu najwcześniejszego okresu naszego życia, czyli będzie zmierzała ku sercu, będziemy się coraz bardziej pochylać. Oczywiście nasze plecy nie będą nam za to wdzięczne. Przede wszystkim kark, ale za moment również odcinek lędźwiowy, dlatego że, uwaga, znowu ważna sprawa, głowa jest ciężka. W momencie, kiedy zaczynamy pochylać naszą głowę, tutaj już mówię bardziej od strony tego, co się dzieje z mięśniami, właśnie z układem naszej postawy, w tym momencie zaczynamy przykładać coraz większy ciężar, tak? W miarę, jeśli głowa waży, nie wiem, około 7 kg to jest chyba, to w momencie, kiedy zaczynamy pochylać się, to oczywiście grawitacja i kąt nachylenia zaczynają dokładać te dodatkowe kilogramy i to wszystko nasze plecy muszą udźwignąć. Więc zaczynamy niestety wpadać w takie troszeczkę błędne koło, o ile świadomie nie zaczniemy się z niego wyprowadzać. Czyli jeść na przykład śniadanie jak osoba, która jest szczęśliwa, czyli
z otwartą klatką piersiową, z podniesioną głową. No i wiadomo, że podniesionej głowie nie sprzyja dzierżenie w ręku smartfona. Tak, i tutaj kolejna rzecz, wchodzimy właśnie w kwestie elektroniczne, gdzie też ekrany często nas przyciągają do siebie nieświadomie i może się to odbywać zarówno właśnie przez ekran smartfona, jak i ekran komputera czy laptopa. Tak, i tutaj wchodzimy być może w temat właśnie dnia, który się zbliża, czyli dzień bez komputera, a z tego wszystkiego, co opowiedziałaś, no to taniec jest, może być jedną z takich rzeczy tak przyjemnych i dających nam wiele przyjemności, że faktycznie można by no, praktykować nawet i codzienny taniec i starać się gdzieś tam od komputera odchodzić. Bardzo polecam, nawet takie małe przerwy w dniu, który nie jest dniem bez komputera, czyli w dniu z komputerem, żeby robić sobie takie przerwy, a w dniu bez komputera rzeczywiście spróbować, jaką przyjemność naszemu ciału, ale za tym zaraz powiem i duchowi, sprawi po prostu radosne poruszanie się. To radosne poruszanie się wcale nie musi być szybkie. Nie wszyscy lubią szybko się poruszać. Oczywiście to, co nas może bardzo zmotywować, to ulubiona muzyka. I ta ulubiona muzyka może być bardzo różna. Tak, możemy sobie włączyć hity lat 70. i 80. i oczywiście one będą miały swój rytm, pewnie, który zmotywuje nas do pewnego wesołego podrygiwania, ale może to być również muzyka bardziej medytacyjna, relaksacyjna. Może do niej chcemy poprzeciągać się w miły sposób w różne strony i poruszać głową, właśnie poruszać biodrami w miękki sposób. A może jesteśmy wielbicielami latino i właśnie nasze wesołe biodra zatańczą, tak? Albo może lubimy bardziej mocną muzykę i wtedy też energicznie się poruszamy do niej. Także tutaj muzyka jest wielkim sprzymierzeńcem tańca. Ale bez muzyki tańczyć również można. I też zachęcam właśnie, szczególnie jak jesteśmy w naturze, bo tutaj tańcem może być naprawdę bardzo prosty ruch. To, co nazywamy tańcem, będzie nim. Tak, taka jest filozofia tańca, że z definicji jego, szczególnie takich właśnie przychodzących z antropologii kulturowej, tańcem nazywa się to, co wykonujący i ewentualnie oglądający mogą o tym powiedzieć jako o tańcu. Tak, jest celowy, więc jeśli mamy intencję tańczenia, będziemy tańczyć. I tym tańcem może być czasami bardzo ruch minimalistyczny. To może być gest, to może być otwarcie klatki piersiowej i wzniesienie rąk do góry, nabranie powietrza i poruszanie się w rytmie szumu drzew. To będzie też wspaniałe doświadczenie. Także w dniu bez komputera zachęcam, żeby właśnie potańczyć, chociaż przez chwilę, poczuć, jak to jest przyjemnie zawładnąć swoim ciałem i zaciekawić się, bo może ono też ma nam coś do powiedzenia, i oddać tą władzę na chwilę jemu z kolei, żeby usłyszeć, co ono chce zrobić. I możemy się bardzo zdziwić, co nasze ciało by chciało zrobić w danej chwili. Także też otwórzmy się na to. A jeśli ktoś ma możliwość wyjścia na powietrze, to myślę, że tutaj maj zaczyna zachęcać coraz bardziej do tego i właśnie z tym szumem drzew, szumem wody, świergotem ptaków, czy nawet można powiedzieć niesłyszalnym, ale do wyobrażenia sobie odgłosem otwierających się kwiatów można zatańczyć. Wspaniale. I teraz przychodzi mi do głowy coś, co jest związane z uważnością i z tańcem, czyli że, bo mówiliśmy o codziennej, powiedzmy, praktyce
tańczenia, która z tego, co opowiedziałaś, może też doprowadzić do jakiejś kontuzji, gdy praktykujemy taniec nieuważnie. Ale z kolei łącząc to z innymi codziennymi rzeczami, czy no po prostu, czy to z jedzeniem, czy z życiem ogólnie, tak? Taniec i być, kiedy jesteśmy uważni w tańcu i w życiu, no to efekty będą bardzo korzystne. Dokładnie tak jest. Właśnie I mind the step, dlatego tak nazwałam i metodę, i też w pewnym sensie nastawienie w ogóle całe do ruchu. To jest właśnie uważność w każdym kroku, w każdym momencie, w którym zaczynamy się poruszać. I ta uważność działa w bardzo wieloraki sposób, jeśli chodzi o pozytywy tego, jakie efekty osiągamy, działając w ten sposób. Po pierwsze, ta integracja ciała, umysłu i ducha, to jest poczucie tu i teraz bycia ze światem, z innymi, właśnie w relacji, w najpełniejszy sposób. I kiedy tańczymy w ten sposób, to absolutnie nie ma mowy, żeby jakaś kontuzja się wydarzyła, ponieważ jesteśmy tak bardzo ze swoim ciałem, że czujemy jego najlżejsze ostrzeżenia. Na zasadzie: halo, tutaj jest moja granica. Jeśli chodzi na przykład o spektrum ruchu, wysokość podniesienia chociażby nogi do góry, albo szerokości wykroku, albo przegięcia do boku, do tyłu korpusu, tak? Czy coś czujemy, gdzie jest nasza granica i wiemy, że nie chcemy jej przekraczać, bo jest to uważność niesie ze sobą, przynajmniej dla mnie, miłość. Miłość do siebie, miłość do to uważne spojrzenie na świat, to jest również właśnie miłość do innych, czy istot, czy w ogóle ogólnie takie poczucie bycia ze światem uważnym i pełnym. Compassion jest słowo takie właśnie angielskie, które mi najbardziej pasuje. O, może tak. Compassion, czyli pewna taka wrażliwość, empatia, i to niesie ze sobą uważność, kiedy poruszamy się. I dlatego na przykład jestem też fanką promowania takiej postawy, nie tylko w stosunku do tańca, ale ruchu w ogóle. Czyli jeśli ktoś trenuje, to oczywiście, jeśli tego w jakiś sposób nie lubi, to jest jakiś nawyk, który wyrabia i chce jakoś go przeżyć i sobie włącza w międzyczasie coś, co odwiedzie jego umysł od tego, że właśnie wykonuje ćwiczenia, to jest oczywiście jedna droga. Natomiast muszę powiedzieć z własnego doświadczenia, że ciało dużo szybciej i lepiej osiąga efekty, które chcielibyśmy osiągnąć. Na przykład, nie wiem, zbudować ładny brzuszek, jeśli my pracujemy z ciałem, czyli nie zostawimy go, tak? Włączymy sobie na przykład jakiegoś e-booka albo nawet film i trzaskamy brzuszki, tylko że bardzo świadomie właśnie jesteśmy z tym naszym ciałem w toku tego ćwiczenia. I wtedy dużo mniej powtórzeń jest tak naprawdę koniecznych, żeby osiągnąć efekt, bo za tym idzie nasza uważność i współpracujemy wtedy z ciałem znacznie efektywniej, w sensie słyszymy je, jak mówi, trochę w lewo, trochę w prawo, trochę mniej, trochę więcej. I druga sprawa jest też taka, że za naszą uważnością przychodzi pewna energia. I ta energia tej uwagi wspomaga ten proces spełniania się, że tak powiem, w pewnym sensie naszego życzenia, życzenia naszej woli, żeby coś się stało.
I oczywiście to jest super ważne, żeby to wszystko przychodziło właśnie z miłością, a nie z takim nastawieniem szefa, który komenderuje swoim podwładnym, a tak czasami nasze ciała traktujemy, nawet gorzej, bo traktujemy je jak maszynę, która ma wykonać pewne zadania. To paradoksalnie muszę powiedzieć, taki osobisty tutaj mam komentarz, że mimo, że ja przebyłam bardzo długą drogę w tańcu i ze swoim ciałem współpracuję blisko bardzo wiele lat, to ciekawostką jest to, że ja bardzo długo traktowałam moje ciało jako właśnie maszynę, która miała wykonywać wszystkie zlecone zadania w sposób absolutnie doskonały. Właśnie jako profesjonalna tancerka z takim nastawieniem traktowałam moje ciało, bo ono miało być moim instrumentem, który miał nie zawodzić. I można powiedzieć, że była w tym pewna przemocowość, tak? Którą gdzieś tam też ten zawód czasami niesie, nie? Takie nastawienie przemocowe w stosunku do swojego ciała. I teraz możemy się właśnie zastanowić przy tej okazji dnia bez komputera, czy nie traktujemy jak komputer naszego własnego ciała czy nie traktujemy go jako maszyny, która ma w bezbłędny sposób wypełniać zadania naszej wspaniałej głowy, która wymyśla wciąż nowe, ambitne cele. I pomyśleć o tym, że jesteśmy tą całością. Mądrość ciała jest bardzo wielka. Zakodowane w niej są wzorce i przekazy z niezliczonych pokoleń. Więc nasze ciało może nam bardzo wiele powiedzieć. I tu kolejna rzecz ważna. Wsłuchujmy się w sygnały z ciała. Ciało nam powie, kiedy coś jest nie tak. Może nas bardzo wcześnie przestrzec przed chorobą, na przykład, zanim jeszcze ona się rozwinie. Możemy zadziałać, ale no właśnie do tego musimy je słuchać. Musimy być w środku. Także warto powracać do tego pełnego ucieleśnienia. I to wiąże się z tym ugruntowaniem, o którym wcześniej też mówiłaś, bo ja tak to zrozumiałem, że to poczucie jedności i z ziemią, i ze swoim ciałem jest tym gruntem. Jest ugruntowanie, ale jest też właśnie to poczucie oddechu. Oddech często jest takim pierwszym kluczem do tego, żeby się z powrotem w ciele znaleźć swoim. Wrócić do bardzo świadomego oddechu. Jest wiele dostępnych w tej chwili już różnorodnych technik oddechowych. Niektóre są bardziej wymagające, inne mniej, ale naprawdę zacznijmy od 5 świadomych oddechów rano. Takich świadomych, w których będziemy obserwować na przykład, jak nasze ciało wypełnia się tym powietrzem, czy jak odczuwamy długość tego oddechu, czy odczuwamy to wypełnianie powietrzem bardziej jako ekspansję, a może wznoszenie i opadanie. To może być różne każdego dnia, ale na moment skupmy nasz umysł, zaprośmy go do tego, żeby tylko i wyłącznie obserwował ten oddech i zobaczmy, co się wydarzy. Jak nasz umysł nagle może znajdzie nie wiadomo ile nowych pomysłów, żeby nam dokładnie w czasie tych 5 oddechów odwrócić uwagę. I taka jest jego rola, tak? Nasz umysł ma za zadanie nas chronić przed niebezpieczeństwem, stąd często się martwimy ponad miarę, bo on nam sygnalizuje pewne niebezpieczeństwa. Taka była jego rola ewolucyjna od tysięcy lat. Ale umysł to jest również w pewnym sensie nasz instrument działania, tak? To nie jest, my nie jesteśmy cali umysłem. Jesteśmy również ciałem, jeśli rozumieć jakby to tak dualistycznie, tak rozdzielając, ale przede wszystkim namawiam do tego, żeby poczuć się właśnie jako całość. I kiedy robimy te 5 świadomych oddechów, być cali w tym oddychaniu i zobaczyć, jakie spostrzeżenia dostaniemy zwrotnie od siebie.
Czyli taniec jest fantastycznym elementem na też odnajdywanie siebie, swojej drogi. Zdecydowanie tak. W tańcu możemy się skonfrontować z różnymi obrazami na temat własnego ciała, obrazami na temat tego, co myślimy o sobie w ogóle i rozwijać się. No bo też ciekawe jest to, o czym wspomniałaś, że taniec pokazuje osobowość. W takim sensie, że tak myślę przynajmniej, że ekstrawertyk będzie tańczył szybciej, a introwertyk będzie tańczył sam na przykład, tak? Myślę, że to nie jest takie zero-jedynkowe, absolutnie, bo możemy się zdziwić, jak zatańczy introwertyk. W sensie może tańczyć bardzo energicznie, bo jak gdyby wiadomo, że jakby to poczucie bycia introwertycznym nie wiąże się w żaden sposób z ilością energii, którą mamy, nie? Także nie łączyłabym tak zero-jedynkowo. Raczej bardziej tak, że każdy z nas, znaczy pomyślałabym o tym w ten sposób, każdy z nas ma unikalny podpis ruchowy. To jest koncepcja, którą w psychoterapii tańcem i ruchem się praktykuje na warsztatach, właśnie znajdowanie tego swojego oryginalnego odcisku, właśnie podpisu ruchowego. I każdy z nas ma taki unikalny podpis ruchowy, i dlatego warto dowiadywać się, jak w naszej ekspresji wyglądałby nasz taki własny podpis, z czym się utożsamiamy. On się może zmieniać, bo my się zmieniamy, nie? My się zmieniamy w ciągu całego życia, ale chodzi o to, że im lepiej siebie poznajemy, tym lepiej zarządzamy swoimi emocjami. Zarządzamy, to jest takie w ogóle słabe słowo, ale tym lepiej sobie radzimy, jesteśmy sprawczy i wchodzimy w relacje i działamy w tym świecie. W związku z tym dobrze jest rozwijać się i samopoznawać, a taniec to jest wspaniałe narzędzie do tego właśnie. Czy na Twoich zajęciach można odnaleźć swój podpis? Ja, szczerze mówiąc, robię pracę mniej głęboką na zajęciach, bo to jest jakby praca nad podpisem, wymaga wgłębienia się w bardzo wiele sfer, które czasami wręcz wymagają podjęcia psychoterapii. Ja nie jestem psychoterapeutką, jestem, można powiedzieć, tak na właśnie skraju terapii, tańca lub i wprowadzania elementów terapeutycznych do zajęć, właśnie tak jak powiedziałam, bardziej rozwojowych. I oczywiście jest tak, że nawet najprostsze ćwiczenie związane z oddechem może wyzwolić, albo jakimkolwiek w ogóle ruchem, może wyzwolić bardzo silną reakcję. I miałam takie przypadki na zajęciach, i to w dodatku to były zajęcia z tańca. To nie były zajęcia nawet tutaj opowiem taki właśnie przykład, jak to działa. Prowadziłam zajęcia z tańca współczesnego i to miały być po prostu zajęcia dla osób początkujących, żeby w ogóle zobaczyć, czym jest taniec współczesny, pobawić się ruchem i tak dalej. I była osoba na tych zajęciach, która nie mogła zrobić jednego ruchu, który włączał takie spojrzenie ku górze i otwarcie klatki piersiowej razem z rękami do góry, czyli takie otworzenie się, można powiedzieć, do góry, metaforycznie można powiedzieć, do nieba, otwarcie właśnie całego siebie. Ta osoba nie była w stanie tego zrobić fizycznie. Fizycznie po prostu miała właśnie zamkniętą klatkę piersiową, i tutaj właśnie jesteśmy z powrotem w tym temacie kumulacji pewnych napięć. No i po 3 dniach ćwiczeń, no bo kontynuowaliśmy te ćwiczenia, to były warsztaty, które trwały 10 dni pod rząd, udało jej się. Otworzyła ta osoba się do góry i wpadła w niesamowity płacz jako efekt, czyli reakcja emocjonalna na działanie ruchowe.
nastąpiła bardzo mocna. Ja oczywiście starałam się tą panią zająć. Okazało się, że rzeczywiście prawdopodobnie uwolniły się jakieś napięcia, prawdopodobnie jakieś przeżycia skumulowane właśnie w tym rejonie. I stało się to poprzez czysty fizyczny ruch, który tak naprawdę no, nie miał w intencji prowadzącej, czyli mnie, jakiegokolwiek zastosowania terapeutycznego, ale taniec, ja wierzę po prostu w to, dlatego kocham taniec. Taniec jest terapią w ogóle z założenia. Dlatego, zwłaszcza dla nas, dla ludzi tego XXI wieku, kiedy my właśnie porzuciliśmy trochę nasze ciało, każda aktywność taneczna będzie dla nas terapią, bo będzie powrotem do tego ciała. Czy wybierzemy się na salsę, to też będzie w pewnym sensie terapeutyczne. Uwolnimy nasz umysł od zmartwień i ambitnych, wirtualnych celów i na chwilę po prostu jesteśmy tu i teraz. Czy wyjście na dyskotekę też, też może być takie same jak wyjście właściwie na salsę, prawda? I też jest to jakiś taki, taka socjalizacja z innymi. Dokładnie i do tego jeszcze uwolnienie, tak? Bo my często na takich imprezach tanecznych wyrzucamy pewną energię, jakby uwalniamy ciało, nie? Robimy rzeczy, których pewnie w innym miejscu byśmy nie zrobili. Skaczemy, Tak. otwieramy ręce, nie? I szczególnie jak się dobrze czujemy w takim miejscu, wśród swoich, że tak powiem, to ten element uwalniający jest bardzo silny, a do tego jeszcze właśnie dochodzi ten element poczucia wspólnoty. A teraz, można powiedzieć, w tej rzeczywistości pandemicznej, to jest no, wymiar terapeutyczny takiego wydarzenia, na które jeszcze niestety nie mamy pozwolenia, tak, ze względu na obostrzenia. No byłby niesamowity, chociaż jest tak, że rzeczywiście ludzie organizują nawet przez internet takie wydarzenia i po prostu tańczą w domach, ale są połączeni z innymi i jest jakieś poczucie właśnie wspólnoty i uwolnienia, ale rzeczywiście poprzez to, że my jesteśmy nadal bardzo takimi ucieleśnionymi zwierzętami, bo teraz nawiążę do tego, że jesteśmy tą częścią królestwa fauny, gdzie my mamy, odbieramy ludzi poprzez dotyk i poprzez nawet takie poczucie kinestetyczne człowieka obok. Tego nam brakuje. I w związku z tym wszelkie formy taneczne, które włączają działanie w grupie, jak już mam nadzieję za taki możliwy do wytrzymania czas, ta pandemia się skończy, będą miały niesamowity wydźwięk terapeutyczny, bo tam się pojawia właśnie to poczucie drugiego człowieka obok, którego teraz nie mamy, bo przez ekran jest ciężko, jednak mimo wszystko, chociaż jest to do pewnego punktu możliwe, ale jednak no, nic nie zastąpi tego bezpośredniego kontaktu. I kiedy wrócimy do niego, no to taniec będzie niósł niesamowitą taką terapeutyczną siłę, wydaje mi się. Sam taniec też wprowadza w trans, mam wrażenie, ale w połączeniu pewnie z odpowiednią muzyką, a ten trans też jest relaksacyjny często. Tak, ten atrybut tańca był wykorzystywany od wieków w rytuałach. Zresztą są takie ujęcia antropologii kulturowej, które odsadzają taniec bardzo mocno właśnie w tej przestrzeni rytuału. I nawet jakby niosą to dalej do przestrzeni spektaklu, że spektakl taneczny na przykład jest też pewną formą rytuału współczesnego. Mam poczucie, że podzieliłam się tutaj swoją pasją dla tańca. Mam nadzieję, że na tyle może zaciekawiłam kogoś, żeby zechciał spróbować podnieść się w tej chwili z krzesła czy z sofy i po prostu zrobić parę ruchów. Do tego zachęcam. Dla siebie, dla samego siebie właściwie.
Tak, dla samego siebie, ale i w pewnym sensie dla świata, bo jeśli my jesteśmy bardziej uważni i obecni, to zupełnie inaczej właśnie nawiązujemy relacje ze sobą, z innymi i ze światem. Taniec to piękna rzecz. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Bardzo Ci dziękuję za ogrom wiedzy, którą dzisiaj się podzieliłaś. Zachęcam oczywiście również do przetańczenia co najmniej kilku chwil w każdym dniu. Również to uwielbiam. I gdzie można z Tobą jeszcze popracować? Może na koniec powiesz. Na ten moment czasami pojawiam się na jakichś okazjonalnych warsztatach. Pracuję dużo na uczelniach. Mamy na przykład na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu taki kierunek taniec w kulturze fizycznej. I właśnie a propos, to taka mini reklama. Otworzyliśmy studia magisterskie drugiego stopnia i specjalności specjalista body mind. Czyli właśnie połączenia ciała i umysłu. I staramy się właśnie pokazywać to, że taniec to nie tylko rozrywka, ale również wspaniała profilaktyka zdrowia. Także przede wszystkim uczę na uczelniach, ale właśnie pojawiam się na okazjonalnych warsztatach. I tak mnie można znaleźć. Oczywiście można mnie znaleźć na Facebooku i innych mediach społecznościowych. Angażuję się też tak jak już wcześniej wspomniałam, w działania na rzecz popularyzacji tańca właśnie od strony tańca jako nauki. Staram się pisać czasami jakieś artykuły też, jako już ten pracownik bardziej od strony naukowej, ale również popularno-naukowej. Także tak mnie można znaleźć. Zazwyczaj właśnie jeśli mamy jakieś warsztaty dotyczące tej kwestii rozwojowej tańca, to ogłaszam je na moim profilu I Mind the Step na Facebooku. Także w razie czego, jeśli komuś gdzieś tam to zarezonowało, to zapraszam. No i bardzo dziękuję za rozmowę, za to, że mogłam podzielić się swoją pasją dla tańca. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszelkie informacje medialne będziemy umieszczać na dole w linkach. Zapraszamy na zajęcia z Pauliną i zapraszamy do odkrywania siebie poprzez taniec. Dziękuję bardzo. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia.